w ogóle Marcin ma taką ciekawą historię z psem. Jest taki ciekawy filmik, ale ja obiecałem, że brudów nie będę wyciągał, ale... Marcin, wiesz... W ogóle bardzo lubię pana Marcina Neumana, jestem jego fanem. Mam paru kolegów, którzy jakby nienawidzą go, ale ja bardzo go lubię. Podchodzę do tych tak specjalnie obok tych dziadków i mówię, tata kupi nowy, a oni to co, jak to, tata kupi nowy, przecież rozwaliłeś to. Ja mówię, nie, tata kocha, kupi nowy. Zawód syn, jest fame, musisz być ty. Dokładnie tak, tak. Co to za fame bez wiewióra, nie? No proste. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Bardzo dobry, pierwszy raz się odpaliłam niesamowicie tutaj. No nie, no tak, tak, okej. Okay. Dobra, co? Co najbardziej w życiu cię uszczęśliwia? Szczęście, no nie, no miłość, przyjaciele, rodzina. Taki... Jak mam bliskie osoby, takie... Bo ja mam bardzo wąskie grono. I z nimi spędzam czas, mam czas, żeby z nimi spędzać, coś fajnego robić. Do rodziny czasem pojadę odwiedzić. Co cię w życiu uszczęśliwia? Co mnie w życiu uszczęśliwia? Kurczę, no wiele rzeczy. Wygrana walka mnie bardzo uszczęśliwia. W tym momencie najbardziej uszczęśliwiają mnie treningi. Nie spodziewałem się tego, że idąc na FMMA, aż tak bardzo wkręcę się w te sporty walki. I naprawdę dodaje mi to szczęście, że nie jaram szlugów, że nie piję alkoholu, że jak ostatnio gdzieś wszedłem, to stwierdziłem, że podbiegnę, bo nie chce mi się iść, wiesz o co chodzi? Rozwala endorfiny wszystko, nie, że więcej się chce. Co ci najbardziej uszczęśliwia w życiu? Jest coś takiego? Generalnie, teraz to, że odzyskałam nad nim pełną kontrolę. Może nie pełną, bo gdyby była pełna, to bym nie odpowiadała aż tak ostro jej teraz. Chociaż z drugiej strony to było odpowiedź adekwatna do sytuacji. No bo jeśli ona mnie atakuje cały czas i ja... Też nie będziesz siedzieć, że tak po prostu... Dokładnie, to ja po prostu twardo odpowiadam. Nie będę tego przyjmować na klatę. Z drugiej strony przyjmuję. No jestem ulana, nie chcę walczyć w topie. Okej, jest git. Wiemy, co cię uszczęśliwia, a co cię najbardziej denerwuje? Jak mam takie dni, gdzie siedzę w domu i w sumie są zmarnowane, wiesz o co chodzi? Chyba głupota ludzi. Nie wiem, czasem brak czasu na jakieś swoje takie sprawy. Ludzie czasem mnie denerwują, że są właśnie tacy mało pewni siebie. Kurczę, masz trudne pytania, stary. A kto mówi, że będą łatwe? Okej, a widziałeś kiedyś, jak rodzą koniki morskie? Stary, one kichają i wylatuje tak milion. Znowu kicha i znowu. Co, one rodzą jak są chore? One rodzą jak kichają, tak. Widziałem, że coś tam coś grasz w FIFA. Wczoraj był chyba nawet Paco Opening jakiś tam. Była tam Donnarumma na FIFA. FIFA pońców poszło. Kupowałem chyba 3 razy po 4600. Ajajaj, ból. Więc 3 FIFA bym za to kupił i kurde, nic jakiegoś super się nie trafiło. Ale no, powiedz mi, grasz sobie tak jakoś w miarę regularnie? W sensie ligę weekendową jak jest? Food Champions grasz czy... Trochę pogrywam, ale ostatnio dopiero znowu zacząłem, bo miałem przerwę, bo jeszcze się zdenerwowałem na tą grę. A dlaczego? I porzuciłem ją. Powiedz mi, najdroższa rzecz, jaką sobie kupiłeś w tym roku? Kurczę, nie wiem. Musiałbym długo pomyśleć. Ile tego było? Codziennie sobie coś kupujesz? Dużo rzeczy kupowałem, ale nie kupowałem takiej jednej wyjątkowo drogi. Jakieś auto, jakieś mieszkanie, nie, jakieś coś. Nie. Ciuchy, jakieś drogie buty albo coś. Nie. Biżuteria, zegarki. Najdroższa rzecz, jaką kupiłeś w tym roku? Komputer. Droższe było od waszego auta? Nie mam auta. Nie, sorry, kamera. Soniacz? Tak. Ile kosztował? 10 i 10 za obiekty, więc no. Ciekawe, skąd pieniążki? Nie wiem. Samochód. I właśnie kilka dni temu zdałam prawo jazdy. Bardzo się cieszę, bo to była mega długa droga. I to właśnie jest takie metaforyczne odzyskanie kontroli właśnie nad tym życiem. Fajnie, że byłam taka skupiona, skoncentrowana. No jakbym pognała na tym prawo jazdy tak jak w oktagonie, to raczej już bym poszła siedzieć. Nie skupiam się na tym, a tak jak ci inni atencjusze się skupiają i tylko patrzą, czy im pat like, czy nie. A ja mam to obok sobie leci. U mnie to naturalnie wychodzi, jak muszę, jak na MMA napiszę, żeby dodać jakiś post, to dodam, nie? A powiedz mi, ulubiona twoja pozycja? I mówimy w klatce.
Jestem gotowy na stójkę, jestem gotowy na parter. W tym filmiku z Marcinem się tłukliśmy, to go dosiadłem elegancko. Ja chciałbym teraz, jakbym go teraz dosiadł znowu, a myślę, że jest takie prawdopodobieństwo, to jak na nim siądę, to tym razem też nie chcę kończyć będzie walki, pastwienie się takie. Chciałbym... I co? Młoteczek. Wiesz o co chodzi. A powiedz mi, twoja ulubiona pozycja? Ja stoję, on leży. Dostała prawko i od razu by ci zabrali za punkty, za przekroczenie prędkości. Tak, ale generalnie to było naprawdę bardzo, byłam z siebie zadowolona, bo te dwa pierwsze... Ferrari tam się coś burzy z wiewiórem. Nic nowego. Patrzyłem, jak moja woda, na którą miałem ochotę, z kubka leci na ziemię, po Ferrari wszystko wywraca. I co tam się stało, ty? Bo my nie widzieliśmy. Powiedziałem, że jest największym farmazoniarzem polskiego internetu. Prawda boli. Niestety on tej prawdy nie potrafi mówić. Prawda boli najbardziej. Powiedz mi, też takie mamy luźniejsze pytania. Jakbyś miał Marcina Dubiela porównać do jakiegoś zwierzęcia. Marcin Dubiel, to jakie to zwierzę dla ciebie? No dobra, jak się nie hamujemy, to się nie hamujemy. Bawmy się, no co? Chciałem powiedzieć, pierwsza myśl, pies. Chcę pokazać, ile dało mi doświadczenie na poprzedniej walce. Ja naprawdę czuję, że jestem coraz lepsza. No nigdy nie będę zawodnikiem, tak jak ciągle to powtarzam, ale naprawdę no. I serce mnie boli, jak Dagmara mówi o tym, że ja nie mówię o swoich umiejętnościach, nie mówię o walce, ona mówi bardzo dużo i na trailerze jest to, co jest. No, drodzy państwo, zapraszamy na trailery. Można robić... Czekaj, czekaj. Co tu się dzieje? Kurwa, ty. To jest ten z Polsatu? Ja z nim na 15 jestem ustawiony ogólnie. Wiedział, że on kończy, ty musisz chyba do UFC przejść, nie? A, no, bo ja do 15 jestem do UFC. Na 15. Na 15. On się ładnie zachowa, pierwszy raz sportową walkę stoczę z Błońskim. Na Fejmie ma 15, bo się ładnie zachował, nawet jak mam czasem negatywne sytuacje w swoim życiu. Czy ostatnio straciłem prawo jazdy, no, za mocno odepnąłem. Szukałem jakieś pozytywy z tego, zawsze szukam z negatywnych rzeczy pozytywy. Sobie to punktuję i mówię, kurde. No stało się, no mleko tak, się rozlało. No. Kiedyś Mercedesa też rozwaliłem, akurat w mieście tego rudego, co tutaj nas cały czas zaczepia, żeby na wywiad do niego pójść. Kogo? To w jego mieście rozwaliłem właśnie Mercedesa. Ruragas? Tak, i też, wiesz, wyszedłem, tam dziadki, wiesz, komentują, wiesz, no, nówka Mercedes. A ja tak mówię, no stało się stało, co ja będę płakał nad rozlanym mlekiem, już nic nie zrobię, tylko będę tracił swoje zdrowie na nerwy. Najważniejsze, tak, żeby się nic nie stało. Nic mi się nie stało. Jeszcze, wiesz, tak specjalnie ja lubię sobie podkurzyć, to podchodzę obok tych dziadków i mówię, tata kupi nowy, a oni tacy, jak to, tata kupi nowy, przecież rozwaliłeś to. Ja mówię, nie, tata kocha, kupi nowy. Trzymajcie za mnie kciuki, bo bym się musiała zapaść pod ziemię, jakbym z nią przegrała, no. Nie, nie może tak być. Nie, no, a oczywiście, ja wierzę w swoje umiejętności, wierzę w czas spędzony na macie, wierzę w swój charakter, w swoją siłę, ale wiadomo, różne rzeczy się mogą wydarzyć. W każdym razie ja będę walczyć do końca, będę walczyć najlepiej jak potrafię. To jest na początek specjalne oświadczenie od Araba. Może tam kamera na sekundę pokazać kolegę z telefonem? Tego kolegi jakby jeszcze nigdy nie przegrałem w UFC 4 z nim. On zawsze wybiera tryb stójkowy i jakby chcieliśmy to ogłosić, dlatego że słuchajcie, wymyśliłem taki sobie content, że teraz po gali będę zapraszał różnych fighterów, artystów, muzyków, po prostu na gierkę UFC i z nikim nie przegram, nie? Z nikim nie przegram. A już na pewno z nim nie przegram, co nie? Co o tym myślisz? Myślę, że to jest kłamstwo. Myślę, że jestem najlepszy w UFC 4. Na pewno jestem lepszy od Gabrysia. On używa swoich zasięgów, swojej popularności do manipulowania i ukrywania, uprzykrzania mi życia. UFC to MMA, tak? On chce w trybie stójkowym ze mną walczyć. Teraz? Okej.